Siemanko, siemanko. Songkran, dzień któryś tam? Siódmy. Dzień siódmy. Dzisiaj jedziemy do galerii, więc już nie chcemy zmoknąć, przynajmniej na razie. My się wystroiłyśmy, zjechaliśmy z górki i Mati mówi, nie, on nie zakłada. Zakładam. Pierwsze skrzyżowanie. Już zakłada. Ja już widzę, co tam się dzieje na mieście. No szybko się zabezpieczam. Jezu Maria, zaraz będę. Zaraz się pojawię. Okej, już jestem. Patrzcie tam na dół, tam już stoi wóz strażacki. I oni już tam z tego wozu strażackiego na skrzyżowaniu wszystkich leją, więc aż z racji właśnie tak jak mówimy, że jedziemy do galerii, to nie chcemy po galerii łazić mokrzy, bo jedziemy coś zjeść, coś tam. W galerii zimno. W galerii zimno, bo klima chodzi, także wiecie. A później pojedziemy dalej na miasto, no to już wtedy najwyżej pojedziemy bez tego. Tak. Tak, Emma? Tak. Mam płaszcz fioletowy, mój ulubiony. Dotarliśmy do galerii, sali sushi, jedynie co to buty mokre, bo buty nie były ochronione. No właśnie zamówiliśmy sobie jedzenie, czekamy i to co się po prostu dzieje na mieście, to ja czegoś takiego nigdy w życiu nie widziałem, ani nawet na filmikach gdzieś na YouTubie, ani w telewizji, ani w ogóle na żadnych innych filmach, ani nigdzie. Nie za bardzo jestem w stanie wam to pokazać, co tam się dzieje, bo ciężko w ogóle wyciągnąć telefon i nie zostać oblanym. No i szkoda mi telefonu, żeby był cały zalany i w ogóle, także nie wiem, czy uda mi się coś nakręcić. Być może tak, są nawet pozamykane niektóre ulice, wszyscy się po prostu leją. Tak totalnie, co najmniej to, co było widać na 1-2 filmiki temu na kanale, no to co najmniej tak, a nawet jeszcze bardziej. Dzisiaj już jest ostatni dzień święta, już taka totalna masakra i po prostu szok, co się dzieje w Tajlandii. Songkran, siódmy dzień tej imprezy, w ogóle ostatni dzień tej imprezy, bo już od jutra już na szczęście będzie spokój, bo my na szczęście, bo już ciężko się w ogóle gdziekolwiek przemieścić, żeby nie być mokrym. A trwa już to tydzień czasu, więc naprawdę utrudnia to już normalne życie, ale no zabawa taka, że... Przednia. W galerii 90% osób jest po prostu mokrych, brudnych, z takich, zobaczcie, białych talków, gdzie smarują się tymi talkami. Ja też tutaj miałem teraz przed chwileczką po ręce posmarowane, bo tego to miałem jakby bez zakrycia. Ciężko w ogóle jest to opisać słowami, jak się tego nie przeżyje, bo to jest nie do opisania naprawdę. Jakby komuś deszczu było mało, to proszę bardzo.
to jeszcze będzie odgrzewany? Nie, pakowany. Z takiej szufelki. Okej, nie skończyłem wam tego filmu z wczoraj, pokazując jeszcze, co tam się dzieje po prostu na tym mieście, bo działo się tak dużo, że nie było nawet opcji, żeby wyciągnąć telefon, żeby cokolwiek pokazać. Naprawdę, jeszcze raz powtórzę, to trzeba przyjechać, przeżyć, żeby zobaczyć, jak wygląda świętowanie Nowego Roku w Tajlandii. Songkran, jak nie wiesz, kiedy przyjechać do Tajlandii, to przyjedź wtedy, kiedy jest Songkran. Naprawdę będziesz, jeśli chcesz się pobawić, jeśli chcesz się poimprezować, pobawić, przyjechać do Tajlandii, nie tylko pod palmy, tylko jeszcze też zobaczyć, co to może znaczyć prawdziwa impreza, to przyjedź w kwietniu, na cały kwiecień to będziesz zadowolony. Korki niesamowite, ludzi tak dużo, że nie da się przejść, przejechać, nie da się nic zrobić, nie da się nic zamówić, wszystko pozamykane. No masakra, masakra, masakra. I w końcu dobrze, że po 7 dniach tej wielkiej imprezy można w końcu gdzieś przyjść spokojnie, na sucho, coś zjeść na miasto właśnie, czy coś jeszcze pozwiedzać, coś porobić. Także fajnie, że już się skończyło. Fajna była zabawa, ale fajnie, że już się skończyła. Zaczynamy żyć normalnie dalej. Przyjechaliśmy właśnie na jakiś warzywniak. Ogólnie na taki dość duży market. Jeszcze na nim nigdy nie byliśmy. Przejeżdżaliśmy koło niego już 100 razy, ale jeszcze nigdy nie byliśmy tutaj. No tutaj to same owoce. Tutaj zaczyna się jedzenie, jakieś kurczaczki, te sprawy, rybki i jakieś inne rzeczy. Tam rybki z grilla bardzo, bardzo ładnie wyglądają. A za chwilę jeszcze będziemy udawać się w tamtym kierunku. Tu uwaga, Bangladesz. W tamtym kierunku tam jeszcze są takie długie stoiska. Zaraz pokażemy, co tutaj jest. Tak, dosyć taki kawałek. Okay. Z półpapaj jest na pewno. No, z półpapaj na pewno. A czasami właśnie się trafią złe papaje, to lepiej czasami kupić taką obraną, bo przynajmniej wiadomo, jak wygląda. To ile to kosztuje. Zaraz zobaczymy. Będzie reszta. Będzie reszta, no. Tutaj takie banany zielone jeszcze, ale bardzo ładnie wyglądają. Tylko ja akurat nie lubię zielonych bananów, także ja bym takich nie chciał. Ja lubię bardzo żółte, takie żółciutkie, słodziutkie. Ale te pewnie tutaj dojrzeją. Też będą żółte, słodziutkie. Ananaski ładnie wyglądają. Tutaj bardzo ładne sałaty. Wszystko takie świeżutkie. Widać, że normalnie świeżo z ziemi gdzieś tam jakieś wyrwane. Bardzo ładnie to wszystko wygląda. Już idę. Co tam? Mieszanka dla ciebie. Mieszanka dla mnie? A co tutaj jest? O, taki ginger, świeży pieprz. Papryki, liście laurowe. O, wygląda ładnie. Makarony. I znowu takie ładne, świeże warzywka. O, ale mam ochotę już na takie warzywka. Fajne koty, tylko śmiesznie, że na sznurku, na smyczy, poplątały się. A jak ktoś by sobie chciał dziurę w skarpecie zeszyć albo w majtkach, to też tutaj jeszcze nawet pan krawiec jest. Może coś tutaj komuś coś zeszyć. Tutaj wam chcę tylko pokazać jeszcze, jak się ładnie rybki smażą, grillują. Takie ładne rybki na takim dużym grillu, ładnie się tutaj kręcą. No, wygląda to bardzo ładnie. O, i tutaj mamy drugie stanowisko z rybkami. No, bardzo, bardzo ładne i dobre rybki. Te ryby są przepyszne, naprawdę. Przepyszne ryby. A tutaj kurczaki na baczność stoją. Co prawda już usmażone, ale na baczność stoją dalej. A kawałek dalej, obok tego pierwszego marketiku, jest jeszcze Toko. Wielka restauracja z grillami właśnie. Te grille są tutaj popularne. Tutaj koszt płaci się 259 batów, tam widać, barbecue buffet. W ogóle idzie się tam wybierać do środka, co się chce. Przynosimy sobie jedzenie tutaj pod grillka i sobie smażymy, 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 smażymy. Także buffet, cały buffet, nieważne ile, nieważne co, bierzesz jakieś lody, na pewno też tam w tym są, bo tak zazwyczaj jest. Jakieś sałateczki, warzywa, ale oczywiście boczusie. Nawet jakiś seafood pewnie też w tym jest. Także widzicie, 259 batów, to jest jakieś tam 30 zł od osoby. I możemy jeść woli. Ile damy radę. Idziemy dalej. Ej, może mi ktoś wytłumaczyć, o co tutaj chodzi? Tutaj stoi tak dużo skuterów, a tutaj są same bary. Tutaj jest pełno klientów w tych barach. Stoi pełno skuterów, a tu są bary. I tu przyjeżdża się na piwo. Tu przyjeżdża się pograć w bilarda. A tutaj każdy przyjeżdża na skuterze. Tutaj przyjeżdża się napić nie jedno piwo, tu przyjeżdża się napić wiele piw. A pod każdym barem jest pełno skuterów. No takie rzeczy. Tajlandia. Thailand. Wolny kraj.
Jesteśmy na takiej ulicy właśnie, gdzie jest bardzo dużo barów, ale takich spokojnych barów, takich, kurde, takich przyjemnych barów. O, zobaczcie na przykład tam. Takich kulturalnych barów, gdzie nie ma jakichś dziwnych wygibusów. Nic się tutaj dziwnego nie dzieje. Po prostu przychodzi się na piwko, posiedzieć na kanapie, pograć w bilarda. No i są ludzie, są skutery, są motory, są Harley'e, są fanie. No i są bilardy. No i tak to wygląda.